Teraz powiedz mi proszę, ponieważ to będą takie wyjątkowe święta dla was, pierwsze z waszym synkiem. Tak. No wyjeżdżamy, tym razem wyjazdowo cała rodzinka zjeżdża się w pewnym miejscu w centralnej Polsce. Od paru lat mamy taki zwyczaj i w takim bardzo, bardzo blisko przyrody, tak bardzo eko. Tam wszyscy razem będziemy będziemy świętować. To będzie czas tylko dla nas, absolutnie bez pracy i bez poza tematów. Czysta przyjemność bycia razem. A macie jakieś swoje ulubione tradycje świąteczne? Bycie razem, to jest nasza tradycja. Wcześniej, kiedy jeszcze Asi nie znałem, mieliśmy taki zwyczaj, że była organizowana ta, to świąteczne śniadanie, właśnie taki cały dzień pod Warszawą u naszych przyjaciół i tam przychodziło ze 30-40 osób, potem już oni przychodzili z dziećmi, to była taka miła tradycja i to było nie tylko rodzinne, ale tak bardziej po przyjacielsku nawet. No ale teraz bardzo rodzinnie i wspólne spędzanie czasu, to cieszenie się byciem razem, Razem, bez żadnych obowiązków, to jest nasza tradycja. Krzysztof, mam już do Ciebie ostatnie pytanie. Nie poruszyłam tego tematu na ostatnim naszym nie spotkaniu. Nie, nie mój się, nie mój to jest bardzo przyjemne Dobrze. pytanie. Jakie są plusy posiadania młodszej żony? To moim zdaniem, akurat wiek nie ma znaczenia w miłości. No, zakochujesz się i, i kochasz tę osobę i tworzysz z nią związek, jeżeli jest to miłość, z wzajemnością, a no nie ma nic gorszego niż szalona miłość bez wzajemności, to jest bardzo trudny temat. Myślę, że takim plusem z osoby, czy starszej od nas, czy młodszej od nas jest inna perspektywa, pokazanie innego spojrzenia z innego punktu, pokazanie, jakie Ty czytałeś książki, co wtedy ludzi interesowało, wcześniej lub... Przed Tobą lub po, jakie filmy, jacy filozofowie Cię kręcili, którzy, których uznajesz za, za ważnych, e, czym się interesowałeś? I dzielenie się tym wszystkim powoduje, że te dwa światy się mogą przenikać i stworzyć dodatkową wartość. Fantastycznie, bardzo Ci dziękuję, dziękuję za rozmowę. Cześć, pozdrawiam.